Przenieśmy się na Mistrzostwa Europy do Płowdiw. Lipiec 2017 roku, wyścig finałowy na 1000 metrów Kanadyjkazy. A w stawce zawodników Polak Tomasz Kaczor, zawodnik Warty Poznań. Rozpoczyna się ten bieg finałowy. Na torze pierwszym Adam Fekete, na torze drugim Iliasz Kokalow, na trzecim Maksim Piatrou, na czwartym Oleg Starnowski, jeden z faworytów, na piątym Martin Fuksa, to zdecydowany faworyt tego biegu, na szóstym Tomasz Kaczor, na siódmym Carlo Takkini, na ósmym Jan Badrej i na dziewiątym Aleksandrze Maksimczu. Zawodnicy walczą o Mistrzostwo Europy, o medale tej imprezy. Zdecydowanym faworytem biegu jest Martin Fuksa, to mistrz świata z Mediolanu z 2015 roku, ale także mistrz Europy z Moskwy. On tutaj broni tytułu podczas tych mistrzostw. Zawodnicy zbliżają się do półmetru rywalizacji. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać po 250 metrach. Prowadzi Martin Fuksa. A to, że na miejscu drugim jest Mołdawianin Oleg Starnowski, a na miejscu trzecim na razie Iliasz Kokalow, Polak Tomasz Kaczor, ze stratą kilku metrów do Rosjanina, ale na pewno tutaj będzie walczył do ostatnich metrów o to, aby zdobyć tutaj medal. To, co nie udało się w dniu wczorajszym, Polak był tuż za podium, zabrakło bardzo niewiele, ale teraz jest szansa na to, żeby ten upragniony medal zdobyć. Jak widzimy, Martin Fuksa, Czech, zdecydowanie prowadzi. On jest tutaj niezagrożony, on po raz kolejny zdobędzie Mistrzostwo Europy. Ale chcielibyśmy zobaczyć, jak radzi sobie Polak. Na razie realizator tego nie pokazuje. Widzimy Mołdawianina na miejscu drugim, ale kto będzie na miejscu trzecim? Fuksa prowadzi, Sztokalow na drugim. Trzeci będzie albo Rosjanin, albo Polak. Polak na torze szóstym wpada na metę. Trzeci zdobywa brązowy medal Mistrzostw Europy w Płowdiw. Jest brązowym medalistą. Oto zwycięstwa na waszych ekranach. Martin Fuksa, a Polak teraz nam mignął na ekranie. Tomasz Kaczor. Tomasz Kaczor, Polak. I Tomasz Kaczor jest z nami dzisiaj. Zapraszamy go na scenę. Witam serdecznie naszego gościa. Chciałabym jeszcze dokładnie przedstawić Wam sylwetkę naszego gościa, zanim dowiemy się więcej szczegółów na jego temat z rozmowy, na której